Obszar chronionego krajobrazu Dolina Kosówki. Bardzo pięknie się teraz prezentuje ten tablica informacyjna, mimo że pomazana, no ale fajnie. No, wczoraj był 1 kwietnia, dzisiaj 2. Wczoraj to na karb żartu można było zapisać ten śnieg. No a dzisiaj też jest fajnie. No, paradoksalnie przez całą zimę nie było takiego śniegu jak śnieg tej wiosny. Miałem się wybrać na płazy, ale to najprawdopodobniej jest bezcelowe, bo płazy przykryte są grubą warstwą śniegu. Skrzek też. No, taki wiosenny śnieg, co tu widać, zresztą jest stosunkowo niezbyt fajny dla drzew iglastych, dla sosen, dlatego że jest ciężki, mokry, wilgotny i bardzo często dochodzi to po prostu do zerwania, do oberwania gałęzi po prostu. Tam ktoś stanął, czyszczę nie szyb. No trudno. Idziemy w kierunku dwie sosny, dwie siostry właściwie, przepraszam, olchy to są nie sosny, tylko dwie siostry, pomyliłem się. No i zobaczymy jak to jest na... No, śniegu jest 15. O, tutaj kawałkiem, jak i tym mówcami, to się zapada mocno, czyli około 20 cm może być nawet. Jedno cieszy na pewno, mimo że dzisiaj na pewno nie zobaczę żadnych. O, tu było pół metra, ale był dołek przykryty. Jedno cieszy na pewno, że ten śnieg jest o tyle fajny, że to nie są jednorazowe opady i on będzie dłużej retencjonowany, będzie dłużej oddawany. Mimo że pewnie przyjdą roztopy, to i tak on dosyć szybko zniknie. No chyba że dzisiaj zapowiadają jakieś mrozy i on no, będzie niebezpiecznie na drogach. Natomiast mówię, no przydał się, bo już zaczęła być susza glebowa po tej suszy atmosferycznej, która ostatnio nas dotknęła. To zaczynało być już widoczne. Także ta woda oczywiście się przyda z tego śniegu. No, a poza tym, tak jak u mnie na podwórku, dzieciaki już przetestowały budowę bałwana. Dzisiaj rano wychodząc zobaczyłem, że zawróciły zupełnie budowę bałwana, a na rzecz iglo. Także teraz powstaje iglo. Iglo jest dosyć potężne. Chyba ja w dzieciństwie budowałem mniejsze. No ale tam jest cała zgraja dzieciaków, także dają radę. Woda płynie jak zwykle. Op. No i mamy dwie siostry. Przychodzimy obok dwóch sióstr. Wody jest trochę więcej, a dzisiaj nie po drodze w Kosówce. Strumień, jak widzicie, jest wypełniony całkiem nieźle. Ciekawe jak to jest na borkach. A tu jest pięknie. Tu jeszcze chyba nikt nie chodził. Także takie, powiedzmy, dziewicze przejście. Chciałem zajrzeć na stanowiska rozrodcze moczarowych, bo one powinny mieć teraz szczyt godów albo przejścia na miejsca rozrodcze. No ale no i biel się ładnie komponuje z niebieskim, ale jak widać, no to będzie raczej bardzo trudne, także trzeba to odłożyć na jakieś 2-3 dni, aż wróci ta temperatura większa. Op. Mamy jeszcze taki. No dobrze, nie ma co tu gadać, tylko po prostu trzeba będzie wyjąć aparat i porobić te zimowe krajobrazy, bo chyba przez najbliższe zimy, tak jak przez ostatnie przynajmniej 3 zimy, no nie uda mi się żadnych ładnych
zdjęć zimowych zrobić w takim zimowym anturażu w Dolinie Kosówki, więc no, trzeba wykorzystać. Śnieg też, tak jak mówiłem, nie poleży zbyt długo. Wobec tego na razie i zabieramy się za zdjęcia, chociaż jest pochmurno, ptaki ucichły, nie do końca, dzięcioł zielony się odzywa, czyli nie jest tak źle, po prostu jest fajnie, na razie.